Naszym gościem dzisiejszym jest pani Patrycja Hurlak. Pani Patrycja gościła u nas 4 lata temu. Była gościem katechezy audiowizualnej u ojców Bernardynów. Witamy ją ponownie bardzo serdecznie. I chcemy się bardzo dowiedzieć, co u Patrycji słychać, co się zmieniło, jak to dalej trwa jej droga po ostatnim świadectwie. Bardzo jesteśmy tego ciekawi, dlatego zaprosiliśmy Patrycję, a Patrycja się zgodziła. Patrycja też przyjechała ze swoim przyjacielem, księdzem Karolem. Ksiądz Karol jest dyrektorem saletyńskich spotkań młodzieży w Dębowcu. Organizatorem, tak? Poprawiam. Organizatorem, tak. Bardzo serdecznie witamy naszych gości i oddajemy głos. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu macie trochę cieplej niż te 4 lata temu. No dobrze, chuligaństwo, moje drogie Boże. Ręka w górę. Kto myślał, że nie wytrwam? Przyznać się. Boją się przyznać. Boją się przyznać, bo do mnie taka informacja zwrotna wraca. Dobra, poczekamy, prawda? Zakochała się w Panu Bogu neofitka. Zobaczymy, kiedy jej przejdzie, kiedy tak siądzie, kiedy przytłoczy ją to życie, prawda? No, nie przeszło. Nie przeszło, to nie ma co brawo, to po prostu nie przeszło. Ale wiecie, dlaczego nie przeszło? Macie pomysł? Bo tak. Dlatego, że się za mnie modlicie. Bo wielokrotnie mówiłam, że potrzebuję modlitwy i najprawdopodobniej przy tych kryzysach i przy tych wichurach, które szły w moją stronę i idą cały czas, bez modlitwy Kościoła, bo jesteśmy jednym ciałem, bym nigdy w życiu nie dała rady. Tyle razy, ile przez te lata ja upadłam, może kiedyś ktoś przeczyta w dzienniku, ale za każdym razem ja czułam, że inni noszą mnie na skrzydłach. Była taka sytuacja, gdzie diabeł ostro mnie skopał fizycznie, to było w Bolonii, i ja nie mogłam nawet podnieść telefonu, żeby kogokolwiek poprosić o modlitwę. I mówię, Panie Jezu, wysyłaj SMS-y do ludzi, żeby się modlili. Dostałam SMS-y fizyczne, zwrotne od ludzi, że poczuli, że coś się złego dzieje i się modlili. To jest Kościół. Pewnie zastanawialiście się, kiedy wyjdę za mąż? Kiedy urodzę dzieci, kiedy znajdę tego idealnego chłopaka, a znalazłam. Znalazłam, zaręczona jestem. Oni nie wiedzą, dlaczego brawo biją jeszcze. Wiecie co, bardzo dużo rzeczy się wydarzyło, ale nie powiem wam o tych zaręczynach od razu. Powiem wam o czymś, na co wówczas, jak nagrywałam katechezę audiowizualną ostatnią, nie przypuszczałam nawet, że mogę liczyć. Ponieważ ostatnie to, co nagrywaliśmy, to skończyło się na tym moim wygranym pokoju serca, na tym, co dostałam od Pana Boga, czyli że stałam się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, bo wygrałam pokój serca, bo dostałam w prezencie pokój serca. Najbardziej fantastyczne uczucie na świecie. Ale Pan Bóg doskonale wiedział, że było coś, czego nawet nie uwzględniałam w tym, że mogłoby mi brakować do szczęścia, bo to tak samo jakby ktoś na przykład, znowu wykorzystam drugą koleżankę, ale ładna blondynka w ślicznej bluzce po prostu, jakby ktoś kiedyś pani obciął rękę i obciąłby ją pani, jakby pani miała 5 lat, to czy przyszłoby pani do głowy w wieku 35, że może pani ją odzyskać? No raczej nie. I takiego kawałka mnie mi brakowało, ale to było tak radykalne odcięcie, że uważaj, to była czystość.
To była czystość i nawet mi nie przyszło do głowy, bo przecież każdy dorosły człowiek wie, że wystarczy raz i przepadło. Znacie moją historię, znacie, w ilu związkach byłam, raczej z ilu nie jesteście w stanie znać, bo ja nawet nie wiem tego. Próbowaliśmy z księdzem Mateuszem Czubakiem, jak pisaliśmy nawróconą wieźmę, policzyć. Nie wyszło nam to. I ja mówię, no przecież tego jest niemożliwe, tak? Są to rzeczy niemożliwe. I nawet nie pomarzyłam o tym, że może to się zmienić. No bo jak? To tak jakby ta ręka miała nagle się pojawić z powrotem. 3,5 roku temu, coś koło tego, dał mi Pan Jezus poznać pewną dziewczynę 16-letnią, przez którą dowiedziałam się o tym, że nie mam racji. Że ta ręka może odrosnąć. A ba, że mogę ją dostać od razu w prezencie. I to było to, że dowiedziałam się, że Bóg przewidział, że będzie pokolenie okłamane, że nieczystość nie jest grzechem. I jak będą decydować się, będą chcieli żyć w czystości do ślubu, to powiedzą, przepadło. To już mnie nie dotyczy. Już będę tak byle jak żyć, bo przecież tego się nie da naprawić. I dla tych ludzi rzucił tratwę ratunkową, która nazywa się czystość odzyskana. Jeżeli tu i teraz podejmiesz decyzję, że będziesz żyła, to było do mnie tak, w czystości do ślubu, złożysz takie przyrzeczenie na ręce kapłana, będąc w stanie łaski uświęcającej, czyli najlepiej po spowiedzi, i wytrwasz w tym przyrzeczeniu, to będziesz miała u Pana Boga czystość odzyskaną. Kompletnie czystą kartę. Jakby nic nigdy się nie wydarzyło. Ale jest haczyk. Jeżeli powiesz, że ja już wiem, że jest taka fajna tratwa ratunkowa od Pana Boga, więc ja teraz pobaluję 3 miesiące i później złożę te przyrzeczenia, no to niestety grzeszysz już w bezczelności. I wiecie, jaki to jest grzech? Przeciwko Duchowi Świętemu, który Pismo Święte mówi, że nigdy nie będzie wybaczony. Ja mówię, dobra, ja nie chcę dalej wiedzieć, ja tak chcę. Mi nawet nie przyszło do głowy, że tak można. I rzeczywiście ja złożyłam te przyrzeczenia, że będę żyła w czystości do ślubu. Powiem wam, że to było niesamowite. Ja myślałam, że to tak trochę pro forma jest, prawda? Że no składam, mam czystość odzyskaną, że to będzie w głowie tylko. Nie, to było niebywałe. To było... Ja poczułam, jakby Pan Jezus mnie nosił na rękach z radości. I usłyszałam gdzieś z tyłu głowy, całe niebo się z Tobą cieszy. I wiem, że tak przeżywają też osoby inne, które składają te przyrzeczenia. Jak ja bym miała dzisiaj iść do ślubu, ja mogę iść w białym welonie do ślubu. I nie jest to ani kłamstwem, ani obciachem. Wszystko, co było, nie istnieje. I to jest jeden cud, który się wydarzył w moim życiu. Drugi cud to to, że ta dziewczyna, no dużo młodsza ode mnie, tak? No bo mogłaby być moją córką, 16-latka. To jest dziewczyna, która już nie żyje. To jest dziewczyna, która miała pecha żyć w trakcie wojny i zginęła w obronie czystości. Wiecie, o kim mówię. Błogosławiona Karolina Kuskówna, która jest z nami. Ja przez Karolinę dowiedziałam się o czystości odzyskanej. Mimo tego, że jak usłyszałam jakaś myśl, święta Karolina, co za Karolina? Karolina było takim, tak jak opowiadałam wam, że Kraków był najbardziej znielubianym miastem przeze mnie, tak Karolina było imieniem najbardziej znielubianym ze wszystkich kobiecych imion. Więc ja w ogóle nie wiedziałam, że taka dziewczyna istnieje, święta jeszcze, bo wtedy nie rozróżniałam określenia święta od błogosławiona. I to jest obrączka błogosławionej Karoliny, którą mam na palcu. W momencie, jak składałam przyrzeczenia, że będę żyła w czystości do ślubu, to przyjęłam tę obrączkę. Fakt faktem, jak ja składałam te przyrzeczenia, dowiedziałam się o czystości odzyskanej w lutym. Przyrzeczenia najpierw złożyłam w sercu, to był 2014 rok, i ja bardzo uroczyście składałam te przyrzeczenia 18 listopada 2014 roku, czyli w 100. rocznicę śmierci błogosławionej Karoliny. I w międzyczasie coś się wydarzyło,
że ja wiedziałam, że ja te przyrzeczenia składam nie tylko do ślubu. Ja wiedziałam, że ja je składam do końca życia. Ponieważ w wakacje tego samego roku Pan Jezus mi się oświadczył. Powiedział, ja chcę Ciebie tylko dla siebie. Ja mówię, chyba oszalałeś. Mówi, jak Ty możesz chcieć dla siebie dziewczynę, która strzela fopa w kościele, która ma tyle związków za sobą, że nie jest w stanie policzyć. On mówi, tak, chcę. Żebym wiedziała, że nie oszalałam, bo niektórzy to zaraz zadadzą pytanie, jak to się stało, że Pani wie, że to na pewno Pan Jezus, a bo dorzucił kapselek, od pewnego nagrywamy, więc nie mogę powiedzieć, od którego napoju, ale dorzucił kapselek, na którym było napisane, czy wyjdziesz za mnie. Tak, Pan Jezus mówi do każdego jego językiem, widocznie taki mój język, tak jak ksiądz Karol mówił w homilii, taki mój język był, prawda? Kapselek, jako kropka nad i. Dlatego jak już składałam przyrzeczenia życia w czystości do ślubu, ja miałam świadomość, że u mnie najpewniej tego ślubu nie będzie fizycznego takiego z mężczyzną. To jest mój narzeczony. Także pewnie go znacie. I ja wówczas myślałam bardzo prosto, czyli ja myślałam, dobrze, pójdę do zakonu. No co, no bo ja myślałam, że to jest jedyna opcja, tak? No skoro się Pan Jezus oświadczył, zaczęłam się rozglądać po fajnych habitach, myślę, który mi się bardziej spodoba. O, siostry właśnie przyszły. Teraz to ja się zważyłam, siostry wiedziały, kiedy wejść. Zaczęłam się rozglądać po habitach. Kierownik duchowy mówi, nie tędy droga, nie po habitach. No, zaczęłam szukać po charyzmatach. Myślę, ale no Panie Jezu, jak? No, przecież ja chodzę w dżinsach. No, zawsze chodziłam w dżinsach. Lubię sukienki, lubię spódnice, ale lubię też dobre dżinsy. Mówię, ja się maluję, ja farbuję włosy. A mówię, jak chcesz. Ale mówię, jak chcesz. I jestem w stanie z tego zrezygnować. Mówię, tylko może nie jakiś taki dziwny, prawda, habit. Więc zaczęłam... Więc zaczęłam się rozglądać, dobrałam się do leksykonu zgromadzeń zakonnych ze zdjęciami. Oczywiście nie patrzyłam najpierw po charyzmatach, tylko po habitach. Przyznaję się bez bicia. Podzielę się z wami tym, jak to było naprawdę. Ja nie będę wam oszukiwać, że to była jakaś... was oszukiwać, że to była jakaś wielka teologia. No bo nie była. No, bo... Słuchajcie, jeżeli całe życie człowiek żyje w takiej próżności, no to szuka po próżności, tak? Ale wiecie, że Pan Bóg daje też tak rozeznanie. Daje tak rozeznanie. No bo myślę, ale tak jakby można było być tak żoną Pana Jezusa i tak chodzić w prywatnych ciuchach, co nie? No i zaczęłam kombinować i słuchajcie, jestem tego samego roku, jak dobrze kojarzę, muszę policzyć, teraz mamy 17, 16, 15, tak, 14 roku na jesień, w Szczecinie. Siedzę na mszy świętej i nagle taki strzał w tył głowy. Wiecie, jak się pojawia takie natchnienie, taki pomysł. Napisz książkę powołaniową do życia konsekrowanego. Ja mówię, słucham? I nie wiedziałam, co to jest życie konsekrowane. I w ogóle myślę, co za dziwny pomysł. Napisz książkę, która będzie iskrą zapalającą nowe powołania. Mówię, ale co ty ode mnie chcesz? Mówię, ja nie kumam, nie rozumiem tego. Słuchajcie, wyjechałam stamtąd, dojechałam do kierownika duchowego, wtedy była to matka przełożona jednego ze zgromadzeń klauzurowych i ona mówi mi to samo. I ja mówię, matka, co? A o co tu chodzi? W ogóle, co to za życie konsekrowane? On mówi, bo papież Franciszek ogłosił rok życia konsekrowanego. Myślę, coś mi tu po prostu nie pasowało w tym wszystkim, ale myślę, no dobra, Panie Jezu, czegoś Ty ewidentnie chcesz. I kilka tam rzeczy usłyszałam w głowie jeszcze, takich dziwnych, takich natchnień. Nic mi to do niczego nie pasowało. I mówię do ówczesnego dyrektora wydawnictwa, księdza Marka Paluszkiewicza, którego znacie, bo właśnie w Rzeszowie z nim byłam. I mówię, co on na to? Pisz. Ja mówię, no tak, ale... ale ja nie wiem, z której strony się to za to zabrać. Ja mówię, Panie Boże, jak Ty chcesz, no to Ty weź
powiedz, jak to ogarnąć wszystko. Bo nagle mnie kolega poprawił, też ksiądz Mateusz właśnie Czubak, mówi, bo wiesz, bo to, a bo ja jego chciałam zaprosić do tej książki, mówi, ale ja nie jestem konsekrowany. Ja mówię, jak nie jesteś konsekrowany? No księdzem jesteś. No i on mi wówczas wytłumaczył, że ksiądz diecezjalny nie jest osobą konsekrowaną, tak? Myślę, no to już całkowicie nie wiem, o co Panu Bogu chodzi. Ale wyszedł taki list Ojca Świętego do osób konsekrowanych, list okulny. Myślę, to już, jak mam pisać o tym życiu konsekrowanym, to myślę, przeczytam ten list. Wzięłam ten list, poszłam tam, gdzie lubię odpoczywać, czyli na saunę, zabrałam list do osób konsekrowanych i czytam i oczom nie wierzę. Bo te same teksty, które usłyszałam w tym natchnieniu, są tam napisane, a list wyszedł później niż to, co mi się przydarzyło. I włącznie z tym, że właśnie to ma być, że to mają być świadectwa osób konsekrowanych, świadectwa miłości, zakochania i trwania w miłości. Czyli ktoś by powiedział infantylne. I wiecie co, ja mówię, dobra, rób co chcesz. Ja mówię, daj ludzi do tej książki, ja zrobię tę książkę z nimi, ale ty jej ich daj. Postawił mi ponad 20 osób, z którymi spotykałam się przez rok, które opowiedziały świadectwo swojego powołania. I w tym rzecz, że dopiero zorientowałam się, jakim bogactwem jest życie konsekrowane. Znalazłam wśród tych świadectw to, czego on ode mnie chce. I nie jest to zakon. I z tym się chcę z wami podzielić, bo ja tak właśnie szukałam się. Zakon, tylko kojarzył mi się zakon. Ja w ogóle nie rozróżniałam, że są różne, że zakon to nie jest tylko, że to nie jest jedno słowo, tak, że nie jedno słowo na wszystko. Oczywiście jakbym chciała wam opowiedzieć o wszystkim, to znacie żarty, że jedno, czego papież nie wie, to ile jest zgromadzeń zakonnych, żeńskich, tak? Więc to jest żart oczywiście, ale nie opowiedziałabym wam tego wszystkiego. Powiem wam, co znalazłam pokrótce. Znalazłam, że zgromadzenie zakonne, które żyje w klauzurze, nie jest jedynym za murami, za kratami, tak? Zgromadzeniem, że są zgromadzenia czynne, że nie chcę was zanudzić, więc tylko przelecę przez te tematy, a jak będziecie chcieli dopytać, to dopytacie później, że są i misyjne, i niemisyjne, ale ja cały czas myślałam, że są habity. I w końcu ktoś mi powiedział o zgromadzeniach bezhabitowych. Myślę, o to chodzi. Na pewno o to chodzi. Pojechałam do pierwszego zgromadzenia, które wygooglałam. Pojechałam z matką generalną, się spotkałam i myślę, oj, chyba nie o to chodzi. Bo siostry zajmują się haftem, nie umiem. No słuchajcie, to jest bardzo potrzebne, ale nie mój charyzmat, tak? Przecież ja nie wpadłam jeszcze wówczas na to, że się rozeznaję po charyzmacie, tak? Patrzyłam po ciuchach. Ja wiem, że możecie się ze mnie pośmiać, ale tak patrzyłam. Ale siostry się nie malują. Siostry nie chodzą w spodniach. Nie to, dobrze. Ale się bardzo, bardzo wesoła ta rozmowa była. I tak myślę, ja tak lubię w takich kapturach chodzić, prawda? Kaptury są... I tak chodziłam, marudziłam. Pojechałam tam w ogóle, gdzie Pan Jezus mi się oświadczył, to było w Iwieńcu na Białorusi, w kaplicy. Jest jeden kolega, który po prostu był przy tym, był świadkiem tej całej sytuacji, trwał przy mnie. Jego świadectwo też jest w Zakochanych, franciszkanin konwentualny. I ja jego pytam, Paweł, dlaczego chłopaki mają kaptury, a dziewczyny mają te dziwne welony? Nie mogłyby kapturami przykrywać włosów, te zakonnice? A on mówi, wiesz, no nie, to tak ustalone jest, że to tak jest, prawda, i w ogóle, bo to klauzura na głowie. Ja mówię, a grzywka wystaje, o, grzywka wystaje, to i gdzie klauzura na głowie, tak? No, ale to jest tak przyjęte i tyle. No myślę, no to nie, no trudno, bo to był jeszcze ten moment, zanim się dowiedziałam o innych formach. Tak wam trochę przeskakuję czasowo. I pamiętam wtedy wróciłam do siebie, do wspólnoty i mówię do ojca, który się opiekuje, mówię, tak, i mówię, te fajne, te wasze franciszkanki, tam są takie w błękitnych habitach, mówię, takie ładne te welony mają. A ojciec mówi, a mi się nie podobają. Ja mówię, jak to się ojcu nie podobają? No bo takie długie są. A on mówi, ale wiesz, ojciec mówi, ale wiesz. Mówi,
mi to się podobają takie siostry, które mają kaptury, nie mają welonów. I on nagle takie oczy, mówi, jak to mają kaptury? On mówi, no jadwiżanki wawelskie mają kaptury. Mają odkryte głowy, prawda? Mówi, mają taki piękny, jeszcze ja biały kolor lubię. On mówi, że taki piękny, mają białe habity z brązowymi pelerynami, z kapturami. Zadzwoniłam do, wówczas jeszcze właśnie matka Weronika była moim kierownikiem duchowym, zadzwoniłam do niej i ja mówię, no nie wiem, może Pan Bóg do mnie mówi takim językiem. No mówi, to jedź. Pojechałam do tych jadwiżanek. Przesympatyczne dziewczyny, ale wiecie co, to się przy rozeznawaniu czuję w sercu. Ja weszłam do kaplicy, wiedziałam, że nie to. Tylko weszłam do kaplicy, ja nie musiałam dalej rozmawiać, ja wiedziałam, że nie to. Po prostu w sercu, Pan Jezus mówi w sercu. Myślę, to o co Ci chodzi znowu? A On mi cały czas mówił, o co Mu chodzi. Tylko, że ja nie wiedziałam, że to istnieje. I dlatego chciałam w tym temacie tę katechezę nagrać. Bo pomyślałam, że może są dziewczyny i chłopaki, którzy rozeznają powołanie im. Pan Jezus im mówi bardzo jasno, czego chce, a nie wiedzą, że taka jest możliwość. Ja się miotałam bardzo, bo nie wiedziałam, że jest taka możliwość. Bo Pan Jezus mówił mi jasno, Ty nie masz zmieniać stylu ubierania się. Ja chcę taką Ciebie w tym zawodzie, który wykonujesz. Taką masz zarażać, masz być jak księżna Kate, zawsze idealnie w punkt, zawsze. I masz być moją żoną. I ja mówię, ale jak? I słuchajcie, dowiedziałam się jak. Oczywiście przeszłam przez wszystko, włącznie z tym, że przerobiłam wspólnoty jerozolimskie, czyli to jest, wiecie, czym są wspólnoty jerozolimskie? To jest taka nowa forma zgromadzenia, kontemplacja połączona z formą czynną. Wydawałoby się, że niemożliwe, co nie? Zgromadzenie kontemplacyjne połączone z formą czynną. Siostry i bracia mogą normalnie pracować w zgromadzeniu kontemplacyjnym będąc, monastycznym, mogą pracować na zewnątrz, nawet jak jest taka potrzeba, mogą pracować bez habitów, na pół etatu. Połowa dnia jest na pracę, połowa na kontemplację, na modlitwę. Taka nowość, nowy charyzmat. W międzyczasie trafiłam, szukając i za każdym razem myślałam, że może to właśnie to, na czwartą drogę w kościele. Słyszeliście o Chiarze Lubich? Wspólnota Focolare, ruch Focolari. Pojechałam, oni też są w tej książce. Są też wspólnoty błogosławieństw, ale akurat ja trafiłam na Focolare. Pojechałam do nich i ja mówię, opowiedzcie mi, dlaczego jesteście tak wyjątkowi? Jak to działa? No i opowiedzieli mi, że to właśnie tak było, że Chiara Lubich szukała tak jak ja. I w końcu jak trafiła do... Gdzie jest ten domek z Nazaretu? Kawałek. Podpowiedzcie mi, bo umknęło mi. Loreto, tak. Jak trafiła tam, wraca do swojego kierownika duchowego i taka rozpromieniona i mówi, już wiem. A on mówi, to co, wychodzisz za mąż? Ona mówi, nie. To co, to idziesz do zakonu? Nie. To będziesz żyła w samotności? Ona mówi, nie. On mówi, to co? Ona mówi, czwarta droga. Mówi, zobaczcie, jest Maryja i Józef, oni żyli w czystości, a tworzyli rodzinę, czysta rodzina. Czwarta droga w kościele, Focolare. Myślę, cudownie, fantastycznie, ale serce mi podpowiadało, jak tam byłam. Było świetnie, mogłam tam być gościem, ale myślę, nie to. Więc dowiedziałam się, że są tacy tajni agenci Pana Boga w świecie, jak... Instytuty świeckie, które mają i dzieła wspólne, i dzieła indywidualne. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Są to instytuty świeckich osób konsekrowanych, które dziewczyny, na przykład, możecie się zdziwić nawet, moglibyście się zdziwić, ile jest takich osób w sporcie, w polityce, w mediach. Tajnych agentów Pana Boga w świecie, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, są to osoby w pełni konsekrowane. Osoby, które nie mają mężów, nie mają dzieci, bo są osobami konsekrowanymi i nikt o tym nie wie. To jest życie ukryte. Nawet tutaj jest w Zakochanych przykład jednego z instytutów. Wszystkie inne osoby są jawne. Osoby z Instytutu Świeckiego mam tożsamość ukrytą tej osoby, dlatego że jest to naprawdę taki tajny agent w świecie. Nikt nie wie, że jest to osoba konsekrowana, ale nadal czułam w sercu, że to nie to. Aż do momentu, jak poznałam Ingę Pozorską. Bo
jeden z kolegów jezuitów, który też jest w książce. Ja nie wiem, czy ja mogę sobie pozwolić na ten żart, żeby go przytoczyć, ale go przytoczę chyba. Wiecie, bo ja zadzwoniłam do jezuitów i zapytałam, czy mi dadzą normalnego jezuitę do książki, czy od razu mam do papieża Franciszka dzwonić. No to mi dali takiego fajnego chłopaka, aczkolwiek przez ten głupi żart i tak wylądowałam u papieża Franciszka, ale to tak na marginesie. Także książka Zakochańcą wśród nas ma błogosławieństwo Ojca Świętego udzielone przez niego osobiście. Ale on mi powiedział, a czy ty wiesz o dziewicach konsekrowanych? Ja mówię, że co? A on mówi, no taka forma życia konsekrowanego jest. Więc a Ingę ja znałam, ale ja nie miałam pojęcia, że ona jest osobą konsekrowaną. Ja mówię, ale kto masz? Kogoś masz jakąś fajną? On mówi, Inga Pozorska, z Mocnych w Duchu, prawda? Ja mówię, no dawaj, to dzwonimy do niej. I wiecie co, mój tato, mam nadzieję, że jak on to obejrzy, to mnie nie zamorduje, ale jak pisałam Zakochanych, to zabrakło mi siły w którymś momencie. I ja poprosiłam go, żeby pojechał jako mój kierowca ze mną. A on jest osobą poza kościołem. Mam nadzieję, że to się zmieni. Tato, pozdrawiam. I wtedy pojechaliśmy do Ingi, a on już wiedział, że on miał zakomunikowane, że ja idę do zakonu. On w ogóle tego słuchać nie chciał, prawda? Ale i mówi do mnie, wiedząc, że to pisze taką książkę, zobaczył dziewczynę w dżinsach, co nie, w fajnej bluzce, z jakimś tam delikatnym makijażem i mówi, a ona co jest? Ja mówię, dziewica konsekrowana. On mówi, a to ona mszę może odprawiać? Ja mówię, no nie. A Komunii Świętej może udzielać? Ja mówię, no nie. Ale jak poznał Ingę, Ingę go tak porwała, że mówi, wiesz co, jakbyś ty miała być tą zakonnicą, to tak już jak ona, co? I to było chyba proroctwo. To było proroctwo, ponieważ dokładnie w międzyczasie Pan Jezus zmienił mi kierownika duchowego na księdza biskupa, który akurat zajmował się osobami konsekrowanymi w Polsce i rozeznaliśmy razem, że tak, że to jest ta droga. I teraz jestem precedensem, ponieważ proszę was bardzo o modlitwę, bo dziewicą konsekrowaną nie może zostać dziewczyna, która żyła jawnie w związku przeciwko czystości. Wystarczy poczytać sprzed kilku lat Fakt, Super Express i tym podobne, prawda? Więc wiadomo, że moje związki są jawne. Jestem precedensem i zobaczymy, co ze mną Kościół postanowi zrobić. Więc proszę was o modlitwę, bo my jesteśmy pewni, że to o to chodzi. My jesteśmy pewni, że to o to chodzi. Być może będziemy prosili o precedens, o stan pomiędzy, bo jeszcze nie wspomniałam o wdowach i wdowcach konsekrowanych. Są dziewice i są wdowy, wdowcy konsekrowani. Może powstanie stan pośrodku kobiety konsekrowane. I o to będziemy prosić po prostu. Oczywiście są... Nie będzie tak, że ja księdza jeszcze nie wykorzystam. Są też oczywiście zgromadzenia męskie też bezhabitowe. Na przykład od Karola de Foucault są mali bracia Jezusa. Ja wam powiedziałam o kobiecych zgromadzeniach. Mali bracia Jezusa, którzy chodzą w prywatnych ciuchach, do modlitwy mają habity, do kaplicy, do modlitwy, ale oni zajmują się stanowiska najniższe w różnych branżach po to, żeby też tam ewangelizować i tam stawiać się. Oni nie są tajni. Wszyscy wiedzą, że są to zakonnicy, ale są, żeby ewangelizować. Bardzo dużo małych braci Jezusa od Karola de Foucault jest też w związkach zawodowych, ponieważ im łatwiej się postawić, bo nie tracą wszystkiego naokoło, żyją w zgromadzeniu, prawda? Więc łatwiej im się postawić niż, nie wiem, ojcu, który ma piątkę dzieci na utrzymaniu. Ale ja wiem, że jest bardzo dużo charyzmatów męskich też. I nawiążę do księdza żartu z homilii. To ja bym tutaj księdza Karola wyciągnęła. Niech powie, jaka jest różnica między dominikanami, franciszkanami, a jezuitami. Ja zapraszam księdza. Później, ja śpię dzisiaj u Saletynu, więc ja nie wiem, czy później sobie ksiądz nie odbije na mnie tego. Dowiedzieliśmy się, że przez te 4 lata to były naprawdę takie obfite lata w życiu pani Patrycji. Jaka jest różnica między tymi zakonami,
wiecie czy nie wiecie. Jak nie wiecie, to się też nie martwcie. Zobaczcie, że u nas, u mężczyzn, w tych katalogach zakonnych, oczywiście, które też przeglądaliśmy i dobrze znamy, to nie tylko kobiety patrzą na wygląd, na stroje, chociaż bardziej, są też różne stroje. Ja wychowałem się w Ściance, to jest takie miasto 17 tysięcy na północy Polski. Tam byli saletyni, misjonarze saletyni i tylko, jak ja wychowywałem się. Więc do pewnego czasu dla mnie wszyscy księża to byli saletyni. A saletyni chodzą w sutannie księdza diecezjalnego z czarnym pasem. I kiedyś już, będąc w szkole średniej, spotkałem księdza diecezjalnego, mówię, saletyn nie wziął pasa. Także jest różnie. Słuchajcie, zgromadzenia zakonne, życie konsekrowane, to co też tutaj jakby zostało wywołane, to jest inna forma tej samej miłości, którą obdarza nas Jezus Chrystus. To jest ta inna forma, czyli staramy się żyć radami ewangelicznymi, czystością, posłuszeństwem i ubóstwem z tych różnych charyzmatach. Ja jako też, nie wiem, powołaniowiec nie robię tutaj agitacji i mówię, słuchajcie, saletyni są najlepsi. Nie? Chociaż czasami mówię, że poza nami nie ma zbawienia. Nie. Ale żartuję oczywiście. To jest, jakbym miał użyć jakiegoś porównania, to jest pewne piękne bogactwo, tak jak pewnie panie lubią kwiaty, nie? Ale jeszcze piękniejsze są bukiety, nie? Bukiety, bo bukiet daje nie tylko pewną barwę kolorystyczną, ale także jeżeli ktoś ma rozwinięty zmysł zapachu, też można rzeczywiście się tym odpoczywać, nie? Czuć pięknie. I tak jest właśnie w życiu też zakonnym, w tych różnych charyzmatach. Każde zgromadzenie zakonne, które jest, ma swój taki charakterystyczny rys, który nazywamy charyzmatem. Na polskie byśmy powiedzieli, jest to jakaś łaska, którą Pan Bóg nam daje, która w sposób szczególny jest przypisana do tego zgromadzenia. I jeżeli Bóg, patrząc na świat współczesny, mówi, czegoś mi tu brakuje. Potrzeba, nie wiem, ludzi, którzy zajmą się rodziną, bo widzę, że rodzina się rozwala. Powstaje zgromadzenie, nie wiem, Nazaretanek, nie? Widzi, że potrzeba ojców, bo była wojna i wielu mężczyzn zginęło i powołuje Filipa Neri, który idzie i zbiera te sieroty z ulicy i tworzy kolejne zgromadzenie, nie? Że potrzeba, że jest wiele osób, które są głodne i cierpią głód. I historię brata Alberta prowadzi tak, że powstają Albertyni. Widzi, że potrzeba misji i rekolekcji w parafiach i powstają misjonarze, święty misjonarze, którzy są od tego, nie? Widzi, że potrzeba pojednania, że ludzie dzisiaj nie potrafią patrzeć sobie prosto w oczy i posyła Maryję na La Salette. Ta, która ma oczy, w których może się przejrzeć, bo ma łzy w oczach i powstają saletyni, powstają dominikanie, jezuici i tak dalej. Czyli to jest to. Czyli to jest odpowiedź Boga na potrzeby tego świata. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nigdy nie jest w stanie powiedzieć tobie i mi, rób sobie co chcesz. Jesteś mi obojętny i obojętna. Nie. Naprawdę. Bóg nie jest w stanie tego powiedzieć. My tak, ale On nie. I kiedy widzi, że Jego dzieci, czyli ja i ty, gubimy się w tym świecie i potrzebujemy pomocy, to On tą konkretną pomoc zsyła. I tymi, tą pomocą staramy się też my być. Ale z drugiej strony to jest też niesamowita przygoda i piękno, kiedy Pan Bóg powołuje do życia konsekrowanego i zakonnego. Kiedy też się to odkrywa, to jest też tak, że z tym się od razu nie rodzi, nie? Słuchajcie, żeby było jasne, jeżeli nawet ktoś z was rozeznaje bądź czuje w sercu, że Pan Bóg go wzywa do życia konsekrowanego, bądź do życia w małżeństwie, w sakramencie małżeństwa, czuje strach, to jesteś normalny.
normalna, nie? Żeby też było jasne. Tu pewne rzeczy się dorasta, naprawdę. I Pan Bóg, potem można z tego kawały robić, nie? Ja pamiętam, jak już byłem w zakonie na pierwszym roku, mam brata też, który jest saletynem, też jest rok wyżej. On był na drugim, byliśmy w Zakopanem na takich feriach. No to ja już pół roku w zakonie, mój brat, drugi rok i jeszcze kolega z drugiego roku. Poszliśmy sobie na herbatę góralską, na Krupówki i dosiadają się do nas trzy dziewczyny. Wolne, wolne. Nie, my tutaj wiecie, sutan nie mieliśmy, bo jeszcze nie mieliśmy. No i rozmawiamy, rozmowa bardzo piękna, przyjemna i tak dalej. Już wiemy, skąd są dziewczyny, one wiedzą, że my jesteśmy z Krakowa, bo tam studiowaliśmy. I nagle one się pytają, a co wy studiujecie? A kolega, polonistykę. No. No, także dzisiaj to mówię z uśmiechem, ale to pokazuje, że rzeczywiście do pewnych rzeczy się dorasta. Po prostu się dorasta, nie? Że też pewne rzeczy człowiek odkrywa. To się nazywa dojrzałość i pewne budzenie też tożsamości i świadomości. Dlatego dzisiaj już nie muszę udawać, nie? Kogoś, kim nie jestem. Wtedy jeszcze był taki etap, że nie miałem tej odwagi, ale też Pan Bóg mi pokazał na wielu płaszczyznach, że rzeczywiście warto mówić, kim jesteś, nie? Warto mówić w takich momentach, w takich miejscach, właśnie na różne sposoby, że jest to też forma takiej ewangelizacji. Nie wiem, tyle na to pytanie. To, że ale jak księdza nie wypuszczam, jeszcze mi się ksiądz przyda, bo jeszcze tam sprawdziłam, że coś może księdza odpytać z czegoś. Mam taką notatkę małą, także przeżyję. Ale tak mi się skojarzyło teraz jeszcze jedna rzecz. Wiecie co? Czasem warto słuchać swojego serca, albo czasem częściej, chociaż ono oszukuje. Przypomnijcie sobie ci, którzy znają katechezę sprzed 4 lat. Jak zrobiłam zamówienie na chłopaka. Wypisałam jego cechy i dostałam na drugi dzień podróbkę. Dobra, tak to nazwijmy, podróbkę. Ale w momencie, jak Pan Jezus mi się oświadczył, jeszcze tego nie zauważyłam. Ale po dłuższym czasie, czyli niedawno dosyć, zauważyłam jedną rzecz. Zawsze chciałam mieć chłopaka, który będzie mnie kochał, będzie mnie zaskakiwał, będzie przewidywał, czego potrzebuję. Będę mogła z nim mieć fantastyczne dzieci, lepiej nawet starsze. Mam dalej wam wymieniać. Zawsze chciałam chłopaka, który, ponieważ jestem furiatem i cholerykiem, który nie będzie fizycznie cały czas przy mnie, żebym nie zdążyła się na niego równo zdenerwować. I przyznam wam się teraz do czegoś, do czego się rzadko przyznaję. I zawsze sobie tak myślałam, jak to będzie, jeżeli przez całe życie trzeba będzie ten akt małżeński odbywać. Nie było to dla mnie łatwe. Nie było to czymś dla mnie łatwym w myśleniu. Myślę, dlaczego to tak musi być? Może, a nie można tak po prostu być ze sobą, czasem fajnie się po prostu przytulić. Myślę, co tu jest nie tak? I tak takich cech było dużo, prawda? Tak nie da. A, co jeszcze podawałam wam, bo to ja się z tego nabijałam równo, że mam mieć teściową, która będzie mnie kochać. Słuchajcie, moja przyszła teściowa to jest najpiękniejsza kobieta na świecie. Kocha wszystkich tak, że bardziej się nie da. Nawet jak się objawia, jest zawsze w najlepszych ciuchach. Po prostu... Ja się tylko wtrącę. Na La Salette Maria objawiała się dzieciakom, takim dorastającym. Wśród nich był Maksymin. On nie wiedział, że to jest Maria, ale nazwały one piękną panią. Dlaczego? Była piękna. I Maksymin nie został księdzem, ale nigdy się nie ożenił. I pytano go, dlaczego się nie ożeniłeś? I on odpowiadał bardzo prosto. Mówi, jak ktoś widział tak piękną kobietę, to nie jest w stanie zakochać się w żadnej innej kobiecie. To była jego odpowiedź. Maksymina, który widział Maryję, tak jak ja widzę teraz panią Patrycję. Mówi, nie jestem w stanie. I zdradza jeszcze jeden sekret, taki piękna. Wiem, że tu jest też jedna ekspertka, nie tylko jedna, od piękna.
dzieci, bo Maria zawsze też, no nie zawsze, ale przeważnie objawia się dzieciom. I dzieci, jak to dzieci, są bardzo bezpośrednie. I spytały się: Mario, dlaczego jesteś taka piękna? No, i Maria odpowiedziała: wiesz co? Jak myślisz? Jak myślicie? Ona odpowiedziała. Dzieci powiedziały: Mario, dlaczego jesteś taka piękna? I ona odpowiedziała: pięknie, bo kocham. Także jak ktoś chce, wiecie, jakiś lifting, to wiecie, jak to zrobić. Tak a propos liftingu, to ja wielokrotnie powtarzam, że naprawdę zakochanie się w Panu Bogu daje totalny lifting, bo jak patrzę na swoje zdjęcia jeszcze z klanu, gdzie miałam takie ciemne włosy, prawda, myślę, ale brzydka baba, po prostu. Teraz się sobie ewidentnie bardziej podobam w lustrze. I tak, mam właśnie taką cudowną przyszłą teściową. I wiecie co, Maria nas zaprasza do tego, żeby być z nią cały czas. Nie, żeby tylko zawierzać jej bardzo poważne rzeczy. Ja z Marią chodzę na zakupy. Ja z Marią się ubieram. Ja jak jadę gdzieś, to proszę Maryję o pomoc z pogodą. A złośliwsi moi znajomi śmieją się, że mam tak dobrą teściową, że puszcza, jak się nazywa ten samochód, co ściąga inne samochody? Lawetę przede mną, żebym miała gdzie zaparkować. Także to jest, żebyście też nas źle nie zrozumieli. My wam nie mówimy, że życie konsekrowane jest lepsze niż każde inne, tylko wam mówimy, żeby pamiętać o tym, że lepsze jest to, co Pan Bóg dla nas umyślił, niż to, co sobie sami wymyślimy. Jeżeli ktoś ma powołanie do małżeństwa i pójdzie w to powołanie do małżeństwa, będzie szczęśliwy. Ale jeżeli ktoś ma powołanie do małżeństwa, a z jakiegoś strachu pójdzie do życia konsekrowanego, to nie powiem, że nie będzie szczęśliwy, ale będzie mu na pewno trudniej. I tak samo odwrotnie. Ale może ktoś z was zastanawia się dzisiaj, no ale jak to? Przecież ja to taka głupia jestem. Albo mam tyle przejść za sobą, albo dzieci już wychowałam. I to przecież ja już się nie nadaję do życia konsekrowanego. To nieprawda. To nieprawda. Dzisiaj nawet rozmawiałam, dzwoniłam do dwóch księży na Watykanie, żeby dopytać o pewne rzeczy. I zresztą razem byliśmy. I usłyszałam takie słowo, bo chciałam dopytać o jedną rzecz przed tą konferencją jeszcze. Kościół nikogo nie odrzuca. Dla nikogo nie ma zamkniętych drzwi. Jeżeli są wyjątkowe sytuacje, to są też wyjątkowo rozpatrywane. Bo ja pamiętam, jak w jednym zgromadzeniu szukałam, rozeznając, prawda, pojechałam do jednego ze zgromadzeń i siostra mi powiedziała, ile ma pani lat? Mówię, ile mam. O, to szybciutko trzeba, bo to już do 35 roku życia. Ale zobaczcie, jakie szybciutko. Ja byłam chwilę w kościele dopiero. To by było głupie, jak ja bym tak szybciutko rozeznawała. I zaraz stamtąd pojechałam na rekolekcję Ruchu Czystych Serc, gdzie miałam kilka konferencji i spotkałam siostrę Marię Kwiek, Urszulankę. I tak usiadłam z nią, taka podłamana przyjechałam. Tam myślę, no jak tutaj, ja się tak szybko muszę zdecydować, jak ja dopiero co w kościele, jak ja nie wiem. Ja mówię, bo to był jeszcze ten moment, gdzie ja mówię, a może to taki pierwszy zachwyt? A może to nie to? Wszyscy mówią, że nowici tak mają, że pierwszy zachwyt, prawda, a później przechodzi, że wszyscy chcą od razu do zakonu. Ania Golędzinowska też tak mówi, Pati, ja to chciałam też iść od razu, prawda, ale siostry, jak pomieszkałam u siostry, od razu mi powiedziały, słuchaj, ten będzie twój mąż. I że jest, rzeczywiście. Więc sobie tak myślałam, no jak ja mam tu szybko podjąć tę decyzję? Nie mogę, bo to będzie głupie. I zajechałam na ten RCS, a siostra Maria, opowiadając mi swoją historię, mówi, a bo pani Patrycja, bo ja poszłam do zakonu mając 50 lat. I mówię, a jak to się stało? To siostrę przyjęli? Ona mówi, no tak, bo ten przepis do 35 roku życia jest tylko przepisem tym ogólnym. A jeżeli ktoś rozeznaje w starszym wieku, to każdego traktuje się indywidualnie. Bo jeżeli faktycznie, to jedna siostra Ewelina, która jest zmartwychwstanka w tej książce, tak mi to tłumaczyła. Patrycja, słuchaj, jeżeli ktoś rozeznaje od 15 roku życia, a ma już 40 i cały czas jeździ po wszystkich rekolekcjach powołaniowych, od rekolekcji do rekolekcji, w domu nie bywa, za pracę się nie weźmie, prawda, ani nic, tylko bo on rozeznaje. Możecie się na mnie obruszyć, ale to jest cytat. Najwyżej zażalenie zmartwychwstanki Częstochowa.
Siostra powiedziała, to rozeznaje tyle czasu, że to już rozmiar trumny by trzeba było rozeznawać, a nie powołanie. Ale jeżeli ktoś przychodzi w wieku 40 lat i mówi, jestem neofitą, Jezusa spotkałem 3 lata temu, to ten wiek dla niego będzie absolutnie inny na to rozeznanie. Jest w książce też ojciec Paulin, którego historia mnie zafascynowała, bo pamiętam, jak pojechałam do Paulinów, do Wieruszowa głosić chyba rekolekcję dla młodzieży i przychodzi taki staruszek, śliczny człowiek, niezwykle śliczny człowiek, ale myślę pewnie przeor. No a on mówi, a bo ja mam chyba wtedy walną, że 10 lat kapłaństwa. Się chyba sobie żartuje ze mnie, prawda? No i później gdzieś tam jeszcze dopytałam, a oni mówią, tak, bo on dopiero co. I okazało się, że to jest docent geografii i on, tak przecudowny człowiek, i on mówi, no pani Patrycjo, no co się mi te dziewczyny podobały, wszystkie mi się podobały, ja się non stop zakochiwałem. Mówi, ale odwagi nie miałem. Mówi, i co podchodziłem? No to już przechlapane. Mówi, a później co starszy byłem, to coraz młodsze mi się podobały. I mówi, i tak, a co jakiś czas Pan Bóg przychodził do niego i pukał, ja chcę ciebie dla siebie. On mówi, że on to wiedział, tylko on od tego uciekał. I w końcu mając 59 lat, znowu Pan Bóg przyszedł do niego, zapukał. I on już taki zrezygnowany mówi, no ale Panie Boże, ale co ja mogę teraz dać Tobie od siebie? Na co Ci taki stary człowiek? Przecież deformacja cała, prawda, i tak dalej. O, właśnie księdza zaraz odpytam, dlaczego ta deformacja trwa. Bo to niektórzy mówią, że to karygodne. Szydzę. Że niektórzy mówią, że to karygodne, że tyle formacja trwa, zwłaszcza u jezuitów, co nie? To jest 12 lat chyba. I wracając do ojca, i on mówi, no na co mogę ci się przydać w tym wieku? I wiecie co? Pomodlił się o słowo. I wiecie, jakie słowo dostał? O powołanych do winnicy na ostatnią godzinę. Przyjęli go Paulini, skończył seminarium. On mówi, że miał problem w seminarium, no bo wszyscy się bali go pytać. Mówi, bo to najwyżej doktorzy w tym seminarium. No, on jednak własna katedra. I już chyba 16 czy 17 rok jest księdzem. I jednej dziewczynie wyszedł z konfesjonału. To on mi to opowiadał, że wyszedł z konfesjonału, mówi, wiesz, dlaczego ja zostałem księdzem? Dlatego, żebym mógł cię dzisiaj wyspowiadać. Dobra, opowiedziałam, że zapytam, bo to jest kolejny mit. To poproszę księdza, żeby rozbił też kolejny mit, ponieważ to jest mit, który ja miałam wbity do głowy, jak przez te wszystkie lata przed nawróceniem. Głupia, idzie do tego zakonu, zamkną ją za kratami, nie wypuszczą, prawda, tam przełożona będzie ją kluczami po głowie tłukła i tyle. Nie miałam pojęcia, że jest tak długa formacja i że to nie zamykają się kraty i do widzenia, ale może ksiądz o tym powie, bo jako powołaniowiec łatwiej obroni tę sprawę. Z kratami to jest różnie. Czasami jest, jak to wiecie, witamy was, a z drugiej strony mamy was, nie? Oczywiście żartuję, bo na szczęście jest niewiele, znaczy na szczęście są takie rzeczy, do których nie można zmusić. Do wielu jesteśmy często zmuszani. Jedną z niewielu tych rzeczy jest miłość. Jest też wolność wyboru. Więc do życia zakonnego, do życia konsekrowanego nikt nie może być przymuszony. To jest jedyny przymus miłości, który jest wolności. Tak to może zabrzmiało nie po polsku. Tak jak do małżeństwa. Tak jak do małżeństwa. Do miłości się nie zmusza, nie? Dokładnie. Więc to jest to. Dlaczego formacja... Ta formacja, która trwa rzeczywiście, dzisiaj widzimy, że ta formacja do kapłaństwa czy do życia konsekrowanego, do złożenia ślubów wieczystych w zakonach jest długa, dzisiaj nawet coraz bardziej wydłużana, bo jest to też odpowiedź na potrzebę tego czasu, nie?
Bo dzisiaj widzimy, że wielu ludzi, szczególnie ludzi młodych, potrzebuje dojrzałości, jak i do małżeństwa, nie? Jak i do małżeństwa, tak samo. Czy jest to forma odpowiedzi na to wejście, nie? Pewien też komfort, komfort niesamowity. Powiem szczerze, rzeczywiście moi młodsi bracia, którzy rozpoczęli formację, mają super komfort, jakiego zdaję sobie sprawę wielu z was, jeżeli jesteście na studiach, nie macie. Czyli na przykład mają rok postulatu, w którym nie mają studiów, nie mają żadnych zaliczeń, nie pracują fizycznie, chociaż miałem już paru takich, którzy chcieli na pół etatu, nie? Ale nie. Ale oni podejmują jedną z najważniejszych prac nad sobą, którą też każdy z nas podejmuje, tylko oni mają na to czas i możliwości. Pracę nad sobą. Po prostu pracę nad sobą. Naprawdę, pierwszy rok to nawet nie jest rok wejścia w życie zakonne. Pierwszy rok to jest walka o to, żeby człowiek był człowiekiem. Proszę, dziękuję, przepraszam. Drugi rok to jest wejście w modlitwę, w życie zakonne, przyglądanie się. Oni nam, my im. I decyzje, i potem decyzje, i na rok, śluby, i na rok, i dopiero potem, na zawsze, nie? Dlatego to jest pewien proces, który się dokonuje, bardzo ważny, bardzo potrzebny. Bardzo potrzebny każdemu z nas. Bardzo potrzebny każdemu z nas. W różnych czasach nas to zastępuje. Tutaj było mówione o tych różnych latach. Ja pamiętam benedyktyna takiego spotkałem, takiego dziadka, który mówi, wiesz, kto mi głosił kazanie prymicyjne? Wiecie, teraz jest czas prymicji, nie? Mój syn. Mój syn. Naprawdę. On miał żonę, syna, mieli syna. Ten syn jest benedyktynem też. Jest księdzem. Kiedy ten tata tego księdza benedyktyna owdowiał, zapragnął pójść do zakonu. Syn się zgodził, bo musiał. Znaczy nie musiał, tylko musi być zgoda dziecka. I głosił kazanie swojemu ojcu, nie? Więc to jest, te drogi są różne. Naprawdę te drogi są różne. Żeby też o tym jakby pamiętać, żeby nie bać się też dobrze rozeznawać. Dobrze rozeznawać, to znaczy nie tak jak dzwoni do mnie kiedyś jeden facet i mówi, proszę księdza, jestem przekonany, że mam powołanie zakonne i kapłańskie. I mówię, a skąd jest pan taki przekonany? Bo od razu przekonany, już rozeznał totalnie, nie? W pierwszych sekundach rozmowy. Mówi, bo już jestem przekonany, że nie mam do małżeństwa. A ja mówię, ale jak to pan jest przekonany, że nie jest pan powołany do małżeństwa? Mówi, bo od 3 lat jestem po rozwodzie. Aha. I ja się go pytam, no a ślub kościelny to macie, czy nie? I on oczywiście jako atut mówi, no pewnie. Nie? Więc to jest pewny brak świadomości przyjmowanych sakramentów, który czasami jest w naszym życiu. Ale właśnie dlatego też dzisiaj chcemy o tym mówić, żeby pokazać ten bukiet, w którym jesteśmy. Kościele. I to, co tu padało też. Słuchajcie, ja też jako powołaniowiec od 4 lat, myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą zrozumiałem w tej posłudze, którą staram się głosić, gdzie jestem, że każdy człowiek ma powołanie. Każdy człowiek ma powołanie. Że nie ma człowieka, który nie ma powołania. Te powołania są różne. Do małżeństwa, do życia w samotności, ale nie z mentalnością singla, która dzisiaj jest promowana, żeby im było wygodniej, żeby wyhodować rasowego egoistę, ale do życia po to, żeby żyć dla. Do życia konsekrowanego, do kapłaństwa, do życia zakonnego i tak dalej. Nie ma człowieka, który nie ma powołania. To jest piękne. To jest piękne. Naprawdę warto to odkrywać. Bo dzisiaj wiele osób młodych naprawdę przeżywa wielki dramat w sercu, czując się odtrąconym. I to jest naprawdę drama, nie? Zobaczcie, przez ludzi, ale też czują się odtrąceni przez nawet Pana Boga, nie? Że nie mogę się odnaleźć. Nie. Każdy ma powołanie, naprawdę. I to powołanie jest czymś pięknym. Oczywiście powołanie można stracić, nie? To jest temat na inną konferencję, ale każdy człowiek ma to powołanie, więc warto o tym pamiętać. Jest ta formacja, nie? Ta formacja, która jest różna, ale ona jest po prostu pomocą, żeby było też ciekawiej. Słuchajcie, jak się kończy seminarium, to tak naprawdę się zaczyna, nie?
Czyli formacja nie kończy się w momencie przyjęcia święceń kapłańskich, ale formacja to tak jak w życiu każdego z nas, z was, czy to w życiu małżeńskim, czy właśnie w samotności, to jest ciągła praca nad sobą, ciągłe patrzenie na ideał, ciągłe wpatrywanie się w Chrystusa. To jest coś, przed czym jesteśmy zaproszeni, z czego nikt nas nie powinien zwalniać. Naprawdę. Nikt nas nie powinien zwalniać. Ale powiem tylko tyle jeszcze, że rzeczywiście to w formie świadectwa, że nie wiem, kapłaństwo jest naprawdę piękne. Jest naprawdę piękne. Ja prosiłem Pana Boga, jak już przybliżałem się do sakramentu kapłaństwa, że Panie Boże, daj mi doświadczyć tego, żebym mógł jakby przynajmniej jedną osobę jakoś tak poczuć, że ona odnalazła Ciebie i mogę umierać, mogę być szczęśliwym kapłanem. Słuchajcie, pierwszego dnia poświęcenia już bym mógł umierać. Naprawdę. A na szczęście jeszcze Pan Bóg ma jakieś inne plany, ale jest naprawdę przepiękne. Kapłaństwo jest też przepiękne. Tak jak inna forma powołania, którą warto odkryć. Jeżeli puka do kogoś Pan Jezus, to On wie, co robi. On naprawdę wie, co robi. I czasem niektórzy się boją tego, co to jest to życie konsekrowane. Co to znaczy żyć radami ewangelicznymi. Trochę o tym powiem, okej? Okay? Tylko ten, jakbym mu głupotę opowiadała, to proszę reagować. 3 rady ewangeliczne, tak? Ubóstwo, posłuszeństwo i czystość. Dla mnie najtrudniejsze było to ubóstwo, bo posłuszeństwo mi szybko Pan Jezus wytłumaczył, że to, co wam powiedziałam, bezpieczeństwo, czystość, chyba nie muszę się już rozwodzić nad tym tematem, bo wiecie, jakie jest moje podejście, ale ubóstwo, wiecie, mi się zawsze wydawało, że ubóstwo to jest takie sieroctwo. Aż jedna siostra zakonna mówi do mnie, ale pani Patrycjo, ubóstwo to nie dziadostwo. Po prostu. Ubóstwo to jest to, co jest w sercu. Ja poproszę księdza, żeby powiedział, bo ja wiem, że on bardzo fajnie mówi o tym, jak jest ze słowem ubogi, tak? Czyli mam u Pana Boga. Możesz powiedzieć, tak? Dobra. No mogę. To proszę. Sama etymologia, nie? Zobaczcie, przynajmniej w języku polskim, ubogi. To jaki? Ten, który ma uboga. Nie? Dlatego dzisiaj świat tego nie rozumie. Ja też często z tym się mam problemy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy nauczeni, że ja sobie sam będę radził, że na wszystko zapracuję, że mam takie zdolności i talenty, że ja sobie dam radę i tak dalej. Nie? I to nie jest ubóstwo. Ubóstwo to jest taki moment, w którym mówisz, Panie Boże, wszystko co mam jest darem. Jest darem. Naprawdę. A nawet jeżeli mam pracę, jeżeli mam ręce, jeżeli mam talenty, to też jest dar. Bardzo kruchy, który mam. Ubóstwo, które też ślubujemy, to jest też coś niesamowitego. To jest coś niesamowitego. Dzięki temu, że nie mamy, posiadamy wiele. To, co się sprawdza w Ewangelii. Słuchajcie, dzięki temu, że mamy wszystko wspólne, jako zgromadzenia, mamy tu na ziemi już 100 domów. Naprawdę, jak ja jeżdżę z młodzieżą na La Salette czy po Europie, to sobie tylko wyznaczam miejsca, gdzie chcę spać. I dzwonię do moich przyjaciół, mówię, słuchajcie, przyjedziemy w 15, w 9, kawałek podłogi, nie? Ale to jest też niesamowite, że no to jest taki pewien komfort doświadczania tego, że z jednej strony, że Bóg się o ciebie troszczy, ale też tego, że ty możesz troszczyć się o innych. Bo to jest też niesamowite, że ty możesz troszczyć się o innych, że możesz dawać drugiemu człowiekowi. Ale tak jest. To jak ksiądz mówi, bo mają zgromadzenie zakonne, ma 100 domów. Ja mam, powołał mnie do indywidualnej formy życia konsekrowanego, więc powiecie, to ona nie ma 100 domów. Nie, nie mam 100 domów. Mam myślę kilkadziesiąt milionów domów. Ponieważ jeżeli ja mam wszystko u Pana Boga, gdzie bym nie pojechała, ja mam dom. Wszędzie, gdzie jest kościół, gdzie jest plebania, ja mam dom.
Ja wszędzie mogę zadzwonić, poprosić, zostać na noc. Dam wam takie świadectwo teraz. Czy ksiądz skończył? Tak? A dobra, okej. Okay. No usiąść. Siadam. Powiem wam, że teraz mam taki program w dwójce, Ukryte Skarby. I jeżdżę po Polsce w bardzo różne miejsca, maleńkie miejscowości czasem. I jest tak, że ja jestem codziennie na Eucharystii. A jadę w jakieś dziwne miejsce i okazuje się, że nie mam o 7 rano Eucharystii. Jeżeli jest o 8, ja już nie zdążę, bo ja już zaczynam zdjęcia. Jeżeli jest tylko msza święta o 17 czy o 18 w danej miejscowości, ja nie dam rady, bo my nie skończymy zdjęć. I wyobraźcie sobie, że nigdy nie zostałam bez mszy świętej. Przyjeżdżając na miejsce, pierwsze co robię, to sprawdzam, jak jest msza święta w najbliższym kościele. Bo nie dam rady czasowo dojechać gdzieś, bo bym musiała w ogóle o 4 rano wstać, żeby zdążyć ze wszystkim, z przygotowaniem do zdjęć, z make-upem, prawda, z wyjazdem na plan. Więc ja dzwonię do proboszcza miejsca i nigdy mi się nie zdarzyło, żebym została bez mszy świętej. Zawsze jest tak, że albo ksiądz zgadza się odprawić mnie mszę świętą bardzo rano, żebym zdążyła na zdjęcia, albo któryś z księży czeka na mnie i po zdjęciach 21, 22 celebruje dla mnie Eucharystię. To jest świadectwo na to, że to nie tylko ksiądz ma miejsce wszędzie. Ja mam wszędzie dom. Wyjeżdżałam na Białoruś, potrzebowałam zostawić samochód w Kuźnicy. Patrzę, kościół, proboszcz jest, to jest. Mogę zostawić samochód, bo przez granicę przejadę już innym? Bo ktoś po mnie wyjeżdżał? Mogę, bezpiecznie. Bo wszędzie, gdzie jest Najświętszy Sakrament, jest mój dom. Ja w swoim mieszkaniu rzadko kiedy jestem 5 dni. Wiem, kiedy jestem 5 dni w tygodniu. Trzy razy w roku jestem 5 dni w mieszkaniu, które jest moją własnością. Wtedy, kiedy mam zjazd na studiach. To jest jedyny czas, bo studiuję w Warszawie też, to jest jedyny czas, gdzie jestem 5 dni pełnej, 5 nocy śpię w swoim łóżku. Ja jestem cały czas w podróży. Według prawa kanonicznego jestem vagabunda, tak to się nazywa. Czyli nie mam nigdzie swojego miejsca. Więc mam wszędzie dom. Mam po prostu dom wszędzie. I tak? Ja myślę, że to jest doświadczenie nie tylko nasze, ale także wasze, pewnie wielu z was, jako chrześcijan. Ale też jeszcze jakby pozwolę sobie pójść za głosem serca, bo czuję, że też to muszę powiedzieć. Spotkałem nigdzie tak dużo jak tutaj w Rzeszowie, skoro jesteśmy w Rzeszowie, młodych kobiet, około 30 paru lat, które nie mają męża, które są tak wspaniałe, tak piękne i mają tak wiele wartości, że ja się normalnie dziwię. Mówię, ja bym sam się mógł oświadczyć przynajmniej z 8, nie? Zabronione przepisami. Ja już jestem po ślubie. ale odwagi, odwagi. To nie ma co czekać tak naprawdę czasami na tego księcia z bajki, bo może rzeczywiście ktoś inny się chce tobie oświadczyć. Ktoś, kto jest naprawdę tym wymarzonym, za którym tęsknisz, tylko może szukasz go pod niewłaściwym adresem. Tyle chciałem powiedzieć. Ale to prawda. I wiecie co? Sułtan Sulejman, jak miał tak dużo żon, to one się między sobą kłóciły i tłukły, prawda? Sisters, jesteście o mnie zazdrosne? Właśnie, o mnie też nie. Żadna z dziewczyn, żadna z chłopaków Pana Jezusa nie jest o siebie zazdrosna. My się cieszymy każdą inną osobą. I czasem niektórzy pytają, szczególnie taki mój kolega aktor, się znająca nade mną czasem, i mówi, Pati, ale jak ty dajesz radę bez seksu? Jak to w ogóle można? I to właśnie Pan Jezus robi, tak? I myślę, że dokładnie księża mi są w stanie to potwierdzić. To nie jest łatwo. My jesteśmy zdrowi. My jesteśmy zdrowymi kobietami, zdrowymi mężczyznami. To nie znaczy, że jeden, drugi kolega mi się nie spodoba. Wam się dziewczyny podobają? Też wam się podobają dziewczyny. Tylko to jest wybór. Tak. To jest dokonany... Tak. To jest dokonany...
wykonany wybór. Tak jak mąż wybiera żonę, co nie znaczy, że pięć innych mu się jeszcze nie spodoba w całym życiu. Dokonał wyboru. Żona wybiera męża, 20 lat minęło, utył. Może jakiegoś zęba zgubił. Ale dokonała on wyboru. Tak samo w życiu konsekrowanym. Co rusz się ktoś podoba nowy. Ale wyboru dokonałam. I teraz ważna jest wierność i trwanie. I ja zaraz skończę temat życia konsekrowanego, chyba że ksiądz jeszcze chce coś dołożyć, bo wiem, że jeszcze jedną rzecz od Karoliny muszę powiedzieć, bo zapomniałam. Ja tylko powiem tutaj to, co było mówione, co pani Patrycja powiedziała, że ważna jest ta wierność i dokonanie wyboru. To jest coś pięknego. Myślę, że ci, którzy już dokonaliście wyboru w małżeństwie bądź w życiu w kapłaństwie, w życiu konsekrowanym i powiedzieliście tak, to macie tą świadomość tego, już nie muszę kombinować, już nie muszę szukać, już nie muszę nic pytać, po prostu mogę żyć. Nie? Mogę żyć. I Bóg jest. I słuchajcie, i to, że zakony są, żebyście też mieli świadomość tego, zakony są dowodem, że Pan Bóg istnieje. Wiecie dlaczego? Nas we wspólnocie, w której jestem, jest 15 facetów. Pod jednym dachem. Myśmy sami siebie nie wybierali. To nie są przyjaciele, którzy jesteśmy kumplami i mamy te same pasje. Nas łączy tylko i wyłącznie miłość do Jezusa Chrystusa i do Kościoła. I to, że my siebie jeszcze nie zabiliśmy, ani się nie bijemy, przynajmniej na razie, to jest dowód na to, że Pan Bóg jest. Naprawdę. Że ta wspólnota jest połączona przez Pana Boga. Tak jak sakrament małżeństwa. I to jest różnica między małżeństwem sakramentalnym, a niesakramentalnym. Że Bóg tam jest. To, co chciałam jeszcze dopowiedzieć o Karolinie, bo Karolina mi, nie powiem, że mi łeb ukręci, bo nie bardzo może, ale pewnie będzie mnie później marudziła, że nie powiedziałam. Dlaczego mówię, że Karolina będzie mi marudziła? Bo my od roku w ogóle jeździmy razem. My od roku głosimy razem z Karoliną. To jest taka szalona sytuacja. Myślę, że... Jacek, mogę jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, znacie historię Karoliny na pewno. Jak nie znacie, to doczytacie, nie będziemy teraz opowiadać. Ale rok temu w kwietniu byłam głosić w Rosji. I byłam, jedna z parafii, w których byłam, to była parafia w Smoleńsku. Rzymskokatolicka parafia w Smoleńsku, która jest terytorialnie chyba większa niż cała Polska. Tam głosiłam dla Rosjan. I w większości. I Karolina uparła się, żeby o niej mówić. Gdzieś tam z tyłu głowy słyszałam, ja mówię, dziewczyno, chyba oszalałaś. Mówię, jak ja mam do Rosjan mówić, jak cię ruski żołnierz zamordował. Ale ona mnie odpuszczała i tak była natrętna, że zaczęłam o niej mówić. Ojciec, który mnie zaprosił, przerwał mi. Mówi, pani Patrycja, niech pani tylko nie mówi, kto ją zamordował. Więc ja powiedziałam tylko, że żołnierz, nie powiedziałam kto, o co chodziło. Po czym na drugi dzień, oni się bardzo zainteresowali historią Karoliny, zaczęli pytać, aż niezwykle. I na drugi dzień Karolina nie chciała mi znowu odpuścić, cały czas z tyłu głowy słyszałam taki tekst, jedno słowo, przebaczenie, 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 przebaczenie. Myślę, o co ci dziewczyno chodzi, ja cię nie rozumiem. A za to w sercu czułam, że ona chce tam być. I następnego dnia znów pojechaliśmy z ojcem tylko we dwójkę do Katynia. Katyń mnie zdruzgotał. Ja jestem dzieciakiem z tych dziwnych czasów, że trochę szkoły miałam w PRL-u, trochę szkoły miałam w wolnej Polsce i mi strasznie zamieszano historią. I ja wielu rzeczy nie wiedziałam. Coś przebąkiwano mi, coś gdzieś mi dzwoniło w którymś kościele, ale nie do końca wszystko wiedziałam. Więc Katyń mnie zdruzgotał. Byliśmy tylko we dwójkę, więc ta cisza w tym lesie i te kilka kupek, jak ktoś był, wie o czym mówię. I wychodzimy stamtąd i ojciec do mnie mówi, pani Patrycjo, tu jest taki ogromny problem z przebaczeniem.
Myślę, wiem, o co Karolinie chodzi. I mówię do niego, mówię, ojcze, może szalony pomysł, ale może trzeba by było tutaj sprowadzić relikwie Karoliny do Smoleńska. Jako mostu pojednania. A on mówi, no, bardzo dobry pomysł. Tylko nie wiem, jak to zrobić. Skrócę wam tę historię, bo to było tak, że ja 13 kwietnia wyjechałam, przyleciałam z Rosji. 19 kwietnia już wyjechałam z relikwiami Karoliny dla Smoleńska z zabawy, z sanktuarium. 2 maja przekazałam relikwie. I kult jest taki w Smoleńsku, przynajmniej tak jak ojciec mi pisze co jakiś czas, że on nie może schować relikwii. Że myślał, że będzie wystawiał relikwie Karoliny raz w miesiącu, a że jest taki kult, że ludzie zawierzają mnóstwo rzeczy Karolinie, też i czystość młodzieży, tak, ale też i pojednanie, że Karolina, to się wydarzyła wielka rzecz rok temu. I w międzyczasie przez 2 jeździłam z Karoliną, a wcześniej zrobiłam, jak to pewnie część z was mnie zna, że ja się awanturuję do Pana Boga i się z Nim kłócę. Więc zrobiłam Jezusowi chorą awanturę o to, że posłał po 2, a ja jeszcze sama. No bo też część ludzi mówiła, o Pani to prawdziwie nie ewangelizuje, bo Pani jeździ sama, a Pan Jezus posłał po 2. A ja myślę, no nie mam drugiego wariata, który by tak wszystko rzucał, prawda, i jechał. I miałam pretensje o to do Pana Boga. I słuchajcie, 2 jeździłam z tymi relikwiami, miałam zgodę, żeby je wystawiać. I ja mówię swoje, to były głównie duże spotkania z młodzieżą. Ja mówię swoje, a ludzie przychodzą i mówią o czymś innym. Pytają o coś innego. I myślę, co? Ja tego nie mówiłam. A oni ewidentnie usłyszeli. Po jakiejś chwili się zorientowałam, że to są teksty typowo Karoliny. Nie wiedziałam wtedy, że to tak w ogóle jest możliwe, tak? W końcu się zorientowałam, że ja gadam do uszu, Karolina gada do serca. I faktycznie miałam takie wrażenie, że mam na prawym fotelu fizyczną dziewczynę, że mam w hotelu na drugim łóżku też fizyczną dziewczynę. I taka szalona myśl mi przyszła przez myśl, że może ja powinnam jeździć z relikwiami, że to jest druga do pary. Ale myślę, tak, jasne, wymyślam, przeginam, prawda? Więc zadzwoniłam do takiego mojego kolegi, księdza, i ja mówię do niego, wiesz, taka myśl mi się pojawiła, ale poczekam, jak to jest prawdziwe, to Karolina powie kustoszowi. A ten głosem rozsądku mówi, Patrycja, ty nie możesz czekać na nadzwyczajności. Masz mądrego kierownika duchowego? Zadzwoń i zapytaj. Mówię, dobrze. Zadzwoniłam, mówię, czy to możliwe, żeby to tak, żeby tą drugą do pary, do głoszenia, żeby miała świętą? Usłyszałam, tak, możliwe, załatwiajcie sprawę. I teraz postawcie się w mojej pozycji. Zadzwoń teraz do kustosza, do zabawy i powiedz mu, że ty byś chciała relikwię pierwszego stopnia do własnej posługi. Myślę, przecież powie, że mnie pogięło. Słuchajcie, dzwonię. Myślę, a kierownik powiedział, mam załatwiać. To załatwiam, tak? Dzwonię. A kustosz mi mówi, słuchaj, ja o tym wiedziałem już, jak dawałem ci tamte relikwie do Smoleńska. Ale bałem się, że wymyślam i czekałem, kiedy ty z tym zadzwonisz. I ja już będę kończyła tę część, chyba że ksiądz chce coś dodać. Tę część bez pytań. Coś jeszcze, czy nie? Ja tylko chcę dodać, że temat tego spotkania to zakochani są wśród nas. No to jesteśmy przecież. I właśnie to chciałem powiedzieć, że... Kto jeszcze zakochany? Kto jest zakochany? W górę? Pokażcie, moi drodzy, żeby internauci zobaczyli, ile mamy zakochanych ludzi. A co tam siostra nie podniosła ręki? No, ludu świata, no. Dobra, jest trochę zakochanych, super. Już wiecie, dlaczego zakochani są wśród nas? Właśnie, bo jesteśmy. I też jeszcze słowo do tych, których może tu nie ma, ale do których dotrze ta płyta, czy dotrze ten przekaz. Bo właśnie może ty nie czujesz się kochany, albo nie czujesz, że ty kochasz. To Bóg ma jedną słabość. Bóg ogólnie nie ma wiele słabości, ma jedną słabość. Nie potrafi przestać kochać i Bóg ciebie bardzo kocha. Chcesz, byś to usłyszał, usłyszała.
I kończąc, wiecie, być może do kogoś z waszych serc w tej chwili puka Pan Jezus. I mówi, puk, puk, moja droga, mój drogi, ja chcę ciebie tylko dla siebie. A ty mówisz, ale jak? Ja za stary, ja za młoda, ja za brzydki, ja za ładna, ja za chora, ja za zdrowy, a w ogóle ja już dzieci odchowałam, a już nie wiadomo co tam. I co ty jeszcze ode mnie chcesz? Przestań mówić jak. Powiedz tak. Za Maryją. Niech się stanie wola twoja. Być może jak tłucze cię cały czas Pan Jezus, ja chcę ciebie tylko dla siebie, a ty mówisz, a ja chcę męża, to może on tylko czeka na to, żebyś ty powiedziała, dobrze, rób co chcesz. Rób, Panie Jezu, co chcesz. I jak ty to powiesz, znam takie przypadki, jak dziewczyna mówiła, on nie chce koniecznie do zakonu i ja nie chcę, bo ja chcę męża. Ale jak już powiedziała, dobra, odpuszczam. Rób, co chcesz, to tak męża dostała. Ale Pan Bogu tylko chodziło o to jej tak na Jego wolę. O tak na Jego wolę. I do tego tak was zapraszam. Ja tylko jeszcze naprawdę... Nie, oddam to tobie, ale też w tym rozeznawaniu powołania często ludzie robią błąd. Pytają siebie, co ja chcę w życiu robić, co ja chcę w życiu robić, co ja chcę robić w życiu, co ja mam w życiu robić. Ciągle ja. Poganie tak pytają. Chrześcijanin pyta, Panie Jezu Chryste, co Ty chcesz, abym ja w życiu robił? Jeżeli usłyszysz Jego odpowiedź, to nie bój się, bez względu na to, jaka ona jest. A jako powołaniowiec mogę was tylko prosić o to, abyście też modlili się o nowe powołania, kapłańskie, zakonne, misyjne, bo jest to bardzo potrzebne. Ta modlitwa jest wielką siłą. Konsekrowane i małżeńskie też. Święte. Dziękujemy bardzo za tą część spotkania. Bardzo serdecznie dziękujemy panu Patrycji, księdzu Tomkowi. Karolowi. Ja rozumiem, że te oklaski to nie dla nas, tylko dla mojego narzeczonego, a dla księdza Karola męża, co nie? No. Kochani, teraz będzie taki czas pytań. W międzyczasie panowie z naszej wspólnoty przejdą ze składką, która będzie przeznaczona na organizację kolejnej katechezy. A jeżeli macie jakieś pytania do księdza Karola, do Patrycji, to proszę podnieście rękę, podejdę z mikrofonem śmiało. Myślę, że do księdza Karola, jakby ktoś miał pytanie, też odpowie. A chyba ich wynudziliśmy trochę. Nie chcą pytać. Ja mówiłam, że tę konferencję w 5 minut trzeba powiedzieć. Ale proszę się nie bać, pani Patrycja grała w klanie. Klan ma odcinki, można to pociąć. Zrobić z tego 5. Więc ja może pierwsze pytanie zadam. Jak teraz, pani Patrycja, wygląda pani życie, też zawodowe? Co się dzieje w takiej codzienności też? Poza głoszeniem. Jest szaleństwo czasowe. To tyle mogę powiedzieć, że jest szaleństwo czasowe, bo tak, głoszę świadectwo, głoszę rekolekcje. Mam program podróżniczy w dwójce. Możecie sobie obejrzeć Ukryte Skarby. To jest program, takie połączenie Indiany Jonesa z programami pana Cejrowskiego. Czyli jeździmy, cudze chwalicie, swego nie znacie, jeździmy po Polsce i pokazujemy najfajniejsze miejsca, ale nie tylko historycznie, nie tylko geograficznie, nie tylko turystycznie, nie tylko, nie wiem, przyszłościowo, tylko na przykład zaczynając ten program miałam arachnofobię. Paniczny strach przed pająkami. Tak, tylko że wiecie, pierwszy program czy drugi, wieża. Ksiądz pyta, bo akurat wiecie, dużo takich ciekawych rzeczy jest też w kościołach. Ksiądz pyta, chcecie na tę wieżę wejść? No pewnie, że chcemy. Ale tam nikt 30 lat nie wchodził. Chcemy. To wiecie co? Pająki w porównaniu do tego, po czym się chodziło, po tych nieboszczykach różnych tych gołębi i skostniałych i na przykład szczurów, to naprawdę był pikuś. Albo
pamiętam, musieliśmy kręcić 1 listopada, bo musieliśmy po prostu w ten dzień. Ja mówię, Panie Jezu, ratunku. Mówię, przecież jakiś cmentarz, żebym mogła się chociaż pomodlić na tym cmentarzu, a to przecież nigdzie czasu, więc no, wszędzie korki przy cmentarzach. I ja mówię, weź ty coś wymyśl. No i taki zabytkowy kościółek też mieliśmy w tym programie. I ja mówię, weź mi daj gdzieś jakąś trumnę, tak, żeby był chociaż jeden człowiek nieżywy, żeby mogła się pomodlić tego 1 listopada. I słuchajcie, i proboszcz mówi, no tutaj to były Manieczki chyba i był Bojanowski, tam była krypta, w której w pierwszym momencie był pochowany Bojanowski. I proboszcz mówi, to ja mogę wam to otworzyć. Tylko tam też nikt dawno nie zaglądał. Ja mówię, to tak, 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 tak. Więc cały dywan ściągnięty, ta podłoga otwiera proboszcz, a tu chmara komarów wyleciała. Taka rozpierzchły się potem w kościele, nie wiadomo gdzie. Ja mówię, tam kręcimy. Operator mówi, sama sobie tam chodź. Ja tam nie idę. A ja myślę, przecież jak ja tam wejdę, to tam mam trumny, no to będę mogła się pomodlić, co nie? No i tak zrobiłam. I tam kręciliśmy. Ekipa mało mnie nie udusiła. Ale tak właśnie program jest bardzo przygodowy. Możecie sobie go obejrzeć. To jest program niezwykle czasochłonny też, więc tak naprawdę nie mam czasu na nic. Jakby doba miała 48 godzin, też bym nadal nie miała czasu na nic, więc ja nie wiem, jak Pan Bóg to robi, że udaje mi się też jednak pisać jakieś książki czy jakieś publikacje, że udaje mi się studiować i zaliczać egzaminy nawet przed terminem. Dziękuję bardzo serdecznie moim wykładowcom, że się na to zgadzają. Bardzo, bardzo. Ponieważ jest to dla mnie ogromna pomoc też, żebym mogła ten czas podzielić, bo przygotować się dla mnie na sesję, która jest w jeden dzień, jest nierealne przy takiej ilości zajęć. Dużo prościej mi to rozłożyć. Mam genialnego człowieka, który planuje mi kalendarz. No, genialny jest, bo nie jest tylko człowiekiem, bo też jest Bogiem, więc on to układa. Aczkolwiek czasem się coś zamiesza totalnie i tutaj jak pan Jacek do mnie dzwonił jakiś czas temu, wy chcecie odwołać katechezę? Przełożyć? Mówię, bo przylecę do was z Anglii prosto. Mówi, no nie, nie chcemy. Ale wiem, że tam, gdzie faktycznie mam jechać, tam jak Pan Bóg daje łaskę, żeby mieć siły i żeby opowiadać. Też to, co mogę wam powiedzieć, to to, że 4 lata temu, jak się spotkaliśmy tutaj, to wszyscy ze mnie szydzili. Mogę to powiedzieć, bo nie będę mówiła, o kogo chodzi, więc powiem. Szydzili ze mnie, Pudelek ze mnie szydził i tym podobne, prawda, wszyscy po mnie jechali. I teraz ja wiem, wtedy nie mogłam tego jeszcze wiedzieć, jak się widzieliśmy ostatnim razem. Teraz ja wiem, że warto było. Bo ja mam takie wrażenie, że ci, którzy ze mnie szydzili, ich sumienie zagłuszone próbowało się przebić, a to, co próbowało zagłuszyć sumienie, ze mnie szydziło. Ale ich prawdziwe to sumienie w środku wręcz krzyczało, niech ci nie przejdzie, bo będziesz dla mnie świadectwem. I ci, którzy najbardziej ze mnie szydzili, się ponawracali. Po prostu. Za to chwała Panu. Ci, którzy mi najbardziej dokuczali, prawda, to niektórzy właśnie przyszli i powiedzieli, słuchaj, ja nie wiem, co ty bierzesz, ale ja też tak chcę. I to się też bardzo zmieniło, także jest nas więcej. Może kiedyś też przyjadą do was i wam opowiedzą, jak to się wydarzyło. Ale naprawdę mam takie przykłady, że na moich oczach Pan Jezus strzelił kogoś równo w łeb i ktoś się nawrócił tak, że całkowicie zmienił swoje życie i dostał całe nowe życie od Pana Boga, całkowicie odmienione. I są to bardzo szczęśliwi ludzie. Nie wiem, czy to jest wystarczająca odpowiedź na pytanie. Tak, tak. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Ja chciałem zapytać, proszę, jak wysłuchowali, czy siostra, będąc siostrą wysłuchowaną, jest jednocześnie aktorką, bo jeżeli występuje w telewizji, to znaczy, czy to jest amatorska, czy jest autorką, aktorką?
Znaczy pan pyta o to, czy jako osoba konsekrowana, bo ja jeszcze nie jestem osobą konsekrowaną, ale w tej formie życia konsekrowanego, do której się przygotowuję, ja mogę być nadal aktorką. I to jest mój zawód. I to będę robić, jeżeli Pan Bóg da. Czyli jeżeli któraś z piosenkarek chce zostać osobą konsekrowaną, też może. Jeżeli któraś z dziewczyn, która jest sportowcem, chce zostać konsekrowaną osobą, też może. Właśnie o to chodzi, że te indywidualne formy życia konsekrowanego dają możliwość nadal funkcjonowania w swoim zawodzie. No chyba, że ktoś jest panią do towarzystwa, no to niestety już nie może. Albo stety. Ale oczywiście też nie biorę każdej pracy. To nie jest tak, że mogę sobie pozwolić, moje sumienie by mi nie pozwoliło na granie rzeczy niezgodnych z nauczaniem Kościoła katolickiego po prostu. Ale też proszę was, żebyście, to muszę powiedzieć jako trochę adwokat innych aktorów, bo ja słyszałam taki zarzut wobec mojej koleżanki aktorki, bardzo znanej, która gra w pewnym serialu i że tam takie teksty były niefajne, okultystyczne, jakieś tym podobne, a ona twierdzi, że jest wierząca, a zagrała takie rzeczy. Musicie wiedzieć, że my podpisując umowę z serialem nie mamy wpływu na to, co zostanie napisane dla naszej postaci. Po prostu. Podpisujemy się i podpisujemy umowę tak, że zagram wszystko, co zostanie napisane. Dlatego no jest to bardzo trudne, bo dostajemy zarys postaci, wiemy, co to za postać, ale może mieć scenarzysta fantazję i w międzyczasie zmienić ją o 180 stopni. Dlatego proszę, żebyście nie potępiali takich osób. Jeżeli ktoś gra w serialu i postać jego grana w serialu robi jakieś takie rzeczy, które są niezgodne z nauką Kościoła, wiedzcie, że aktor nie ma na to wpływu. Pomódlcie się o to, żeby po prostu scenarzysta tego nie robił. Bo to jest jedyne, co można zrobić. To taki sam problem miał Darek Kowalski, wiecie o tym, czyli tracz z plebanii, którego wyzywali ludzie na ulicach, że on twierdzi, że jest wierzący, a tutaj tak się zachowuje w serialu. Po prostu. Ja wiem, bo z Darkiem też na ten temat rozmawiałam, więc dlatego mogę go tu przytoczyć. Myślę, że się na mnie nie pogniewa. Dziękuję bardzo. Pytania? Nie ma pytań. Wiecie co? Całkiem realne, że dosyć szybko się ukaże coś następnego, bo ja jestem taki mały wariat. Jak zaczęłam studia, to na studiach musimy pisać takie prace z różnych przedmiotów. Że ja mam dosyć specyficzny język i nie lubię robić rzeczy, których po prostu nie da się do czegoś użyć, to poprosiłam księdza dyrektora, żebym mogła wszystkie prace zaliczeniowe pisać w formie pod publikację, bo wtedy fajnie, bo któryś z księży zawsze sprawdzi. I będą to esejki o ważnych rzeczach, rzeczy z dużej litery. To taki pomysł jest nowy i liczę, że jakbyśmy się za rok spotkali, tak się wpraszam tu, już z 3 razy mówiłam, jeszcze mnie nie zaprosili, ale tak się wpraszam za rok. To za rok już powinna mieć pierwszą taką książeczkę, małe książeczki, w których będzie i o ostatniej wieczerzy, ale będzie też o odgrzewanych kotletach, czyli o tym, jak to są, tak widzisz, bo tak patrzy, tak, odgrzewane kotlety, czyli to, co w tej chwili odkrywają nam, co po niektórych, którzy walczą z Kościołem jako nowość. A mniej więcej do IV wieku po Chrystusie zostały obalone jako herezje. Obalone, przerobione przez sobory i tak dalej, między innymi. Tam rozpisuje się o herezji ariańskiej, więc od Ariusza, prawda, o nestorianizm i tak dalej. Nie będę wam teraz opowiadać, przeczytacie. Zwięźli na pewno niż będę mówiła. Takie rzeczy w tej pierwszej książeczce, co tam jeszcze będzie w sumieniu. Będzie na przykład takie pytanie, po co nam sumienie? Czy można je kupić na Allegro?
Zobaczycie, była takie, nie widzieliście, było takie kiedyś ogłoszenie na Allegro. Sprzedam sumienie, mało używane, czasem pożyczałem żonie. I tyle ludzi brało udział w tej aukcji, ja sama też. I wzięłam ten tekst do rozważenia, czy rzeczywiście mało używane sumienie jest wartościowe. Mało używana sukienka, mało używany samochód, tak, ale czy sumienie? I tam będą takie różne dziwne rzeczy. Nie wiem, ocenicie, czy będzie wam się podobało, czy nie. Jak będzie wam się podobało, to będę pisać dalej. Jak wam się nie będzie podobało, to nie. Po prostu. A zachęcam, żebyście studiowali. Bo studiowanie teologii jako kolejnego kierunku jest tak fantastyczną przygodą. To jest przygoda. Ja się bawię nieprzeciętnie. Historia Kościoła mnie tak wkręciła, że jak powieść czytam. Po prostu genialne. To jest genialne. Jeszcze mam genialnych wykładowców, więc w ogóle zapraszam. Dziękujemy bardzo. Kochani, bardzo dziękujemy Patrycji, księdzu, jeszcze raz. Kończymy? To ja jeszcze bym miała jedno ogłoszenie, czy powiesz w ogłoszeniach? Tak, jest to czas ogłoszeń, więc proszę. Ja mogę, tak? Dobrze. Ksiądz Karol nie kupił królowej Karoliny, nie to tak miało być, chociaż Karolina jest, ale jest organizatorem Dębowca w tym roku i jesteście blisko Dębowca, bo to jest wasza diecezja, więc chciałabym, żeby on dwa zdania powiedział o Dębowcu i jak ja będę podpisywać książki, jakby ktoś chciał, to będzie ksiądz do dyspozycji, żeby go dopytać ewentualnie, jeżeli by ktoś z was chciał przyjechać i się pobawić, bo ja wiem, jacy goście będą. Ja wiem. Mnie nie będzie, ja będę w tym czasie w Ziemi Świętej, ale wiem, kto będzie i ja byłam na tej imprezie, wiem, że jest fajna. I paru gości tutaj już zostało wymienionych dzisiejszych, także no dzięki. Słuchajcie, Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych w Dębowcu, to już jest po raz 30. To jest niedaleko od nas, nie? Myślę, że wiele z nas zna Dębowiec. Ja chcę was zaprosić, żebyście tworzyli grupy. To jest czuwanie dla młodzieży od 15 roku życia w górę. Od poniedziałku do piątku, w wakacje, od 10 do 14 lipca. Jest to jedyne czuwanie w Polsce tego typu, tak długotrwające, gdzie nie ma spania pod namiotami, jakiegoś biwakowania, tylko rzeczywiście śpią w szkołach, w internatach. 5 dni modlitwy, refleksji, dobrego słowa, dobrej zabawy, dobrego, żywego kościoła. Naprawdę owoce Dębowca są ogromne dla ludzi młodych, dlatego to też jakby podejmujemy i robimy. Przyjeżdża około 1,5–2 tysiąca młodych, bierze w tym udział. Mało z naszej diecezji, o dziwo, może mamy najbliżej, więc dlatego też chcemy w tym roku zapraszać w sposób szczególny naszą diecezję. I wiem, że też do takich ludzi mówię, jest tutaj część ludzi, którzy możecie przyjechać do Dębowca, ale jest część takich, którzy mogą przywieźć grupy do Dębowca i nie muszą być do księża, chociaż oczywiście mogą, ani siostry zakonne oczywiście też zapraszamy, ale też osoby świeckie, które mogą po prostu przywozić, nie? Z gości, prelegentem, takim pierwszym będzie właśnie błogosławiona Karolina. Prelegentem, tak, to co tutaj pani Patrycja mówiła, że ona rzeczywiście przemawia do serca i też tak ufamy i relikwie już mamy też otrzymane na to czuwanie, które zostaną na zawsze w tym duszpasterstwie, nawet te relikwie. Będzie też pan Darek Kowalski, ten, który gra ojca Karoliny i wielu ciekawych gości z naszego podwórka.